Ja całe życie jestem za Polakami, nieważne czy to boksuje jakiś, jaka w ogóle jest różnica klas, jeżeli nawet jest 10 klas różnica, ja zawsze będę za Polakiem, no bo dziwne jest to, jeżeli ktoś tam kibicuje jakiemuś z innego kraju, no ja można powiedzieć taki patriotą, no ja trzymam kciuki za Marcina, że wygra tę walkę, na pewno wyciągnął wiązki, gdzieś tam w tamtej walce no, zaważyło być może ten cios, który przeliczenie. No i niepotrzebnie troszeczkę oddał ostatnią rundę i moim zdaniem to zaważyło na wyniku walki, chociaż walka była bardzo równa i tak naprawdę wynik mógł pójść w dwie strony. Jednak myślę, że wyciągnie wnioski i w tej walce, z tej walki będzie jako zwycięzca. No, musi uważać na ciosy, bo tak jak powiedziałem, zadawał ten cios, liczenie i ostatnia runda, którą odpuścił, być może już nie miał sił, to zadecydowało, czyli zaboksować zębem. Te rundy, runda po rundzie trzeba zbierać, może minimalnie, gdzieś tam małym nakładem sił, bo to jest 10 rund. Jednak runda po rundzie zbierać, no bo trzeba liczyć się z tym, że ta walka zakończy się na punkty. Więc dokładnie szachować siłami i zbierać rundę po rundzie. To jest, myślę, że taka recepta na tą walkę.